Dzień dobry Państwu, nazywam się Maria Gmoszewska-Berlińska i będę chciała się z Państwem spotykać na takie krótkie spotkania, na których będziemy rozmawiać o problemach, jakie mamy z komunikacją, co nam pomaga w komunikacji, co nam przeszkadza w komunikacji, czyli co brać pod uwagę po to, aby lepiej się komunikować z naszymi najbliższymi. Witam. Dzisiaj opowiem o następnej różnicy genetycznej, która powoduje wiele nieporozumień. Mamy wszystkie te cechy, różnice genetyczne mówią nam o tym, że ona jest inny, a nie winny. To bardzo ważna informacja. Druga taka różnica genetyczna to, że rodzimy się z taką umiejętnością myślenia czy rozpatrywania problemów, że jedni z nas mają tak zwany sposób myślenia mozaikowy, a inni linearny. Różnica polega na tym, że osoba mozaikowa, jakikolwiek to jest problem, czy poważny, czy bardzo drobny, czy to jest kwestia pozamiatania, czy odkurzenia mieszkania, czy wybudowania domu, to nie ma znaczenia. Każdą rzecz, jakąkolwiek się podejmuje, czy myśli o niej, czy robi, widzi jakby w całości. Cały problem widzi od razu, w całości, i porusza się po tym problemie skacząc, tak jak puzzle. Może mówić o końcu, o początku, w środku, jakby nie ma problemu, żeby się poruszać w całym jakby zagadnieniu, czy w całym problemie, jaki w danym momencie jest do rozwiązania, czy do wykonania. Osoba linearna idzie po linii, po kolei A, B, C, D, E, F. Czyli porusza się po kolei, systematycznie bardzo. Nie ma to nic wspólnego z inteligencją, ani też z efektywnością. Po prostu inaczej podchodzimy do problemu, inaczej go realizujemy. Różnice i konflikty, jakie mogą z tego wyniknąć. No, małżeństwo, tam parę lat po ślubie, kobieta prosi współmałżonka o to, że bardzo by chciała zrobić remont łazienki. Ona co prawda jest czysta, jeszcze nie zniszczona, ale w starym stylu, bo to mieszkanie odziedziczone po rodzicach. Ona by chciała nowocześnie całą ją przemeblować, żeby inaczej go urządzona, zlikwidować wannę. No po prostu totalna ruina i zmiana. Ale bardzo by chciała nowoczesne kafelki, w ogóle taka, żeby była ta łazienka piękna. No pan mężczyzna, no mąż mówi, no po co mamy taką przyzwoitą łazienkę, no ale żonie bardzo zależy, namawia, w końcu mówi, dobrze, jak ci tak bardzo zależy, to niech tak będzie, ale ja muszę mieć urlop. No i udało się rzeczywiście, przychodzi, mówi, słuchaj, na przyszłym tygodniu, w przyszłym tygodniu będę miał urlop, szef się zgodził, będę mógł ci zrobić tą łazienkę, zacząć przynajmniej. No więc ona szczęśliwa. No, to akurat był piątek, w sobotę, bo tak się zdążyło, że poszłam na zakupy, do marketu, przybiega i mówi, słuchaj, kochanie, wiesz, ja widziałam w tym markecie takie piękne dodatki do łazienki. Ale jaki mąż pyta dodatki? Przecież ty chcesz tą łazienkę zrujnować. Po co ci te dodatki? Ale nie, kochanie, nie do tej łazienki tu, tylko ty co dopiero zrobisz. Wiesz, i tak mi zależy, żebyś poszedł ze mną i mi doradził, bo ja bym, wiesz, nie wiem, czy się zdecydować, a to jest ostatnia sztuka. Na co mąż mówi, o kochanie, bardzo cię przepraszam, ale ja naprawdę nie będę teraz myśleć o dodatkach do łazienki, której jeszcze nie ma, i w ogóle mi nie zawracaj głowy takimi rzeczami. A co żona pełna oburzenia, jak to? To ty mi nie możesz doradzić nawet głupich dodatków do łazienki? Wszystkie decyzje na moją głowę zawsze, o wszystkim musisz zawsze sama myśleć i sama planować, ty mi nie możesz poradzić? To jak to w końcu jest? Pełna żalu. Bo ona już myśli o dodatkach do łazienki, która będzie. O czym myśli mąż? Mąż myśli oczywiście też o łazience, tylko on się martwi, że musi właśnie pojechać do Castorany, żeby kupić worki na gruz. Bo on musi zdemolować całą łazienkę, zbić wszystkie kafle, to co jest w tej chwili, i jakoś to wynieść. Żeby to zrobić, to on myśli o tym, że przede wszystkim potrzebuje mieć worki. Jak wyniesie i zrujnuje całą łazienkę, to wtedy pomyśli, jak zaplanować zmianę całą tą architektoniczną tej łazienki, pomyśli o tym, jak wyrównać ściany. Później pomyśli, jakie
kafelki tam trzeba położyć, jak już położy kafelki, to będzie myślał o następnych rzeczach. Im bardzo daleko jest do dodatków, ale ona widzi już całość i ma żal do niego, że on jej nie chce pomóc. On nie jest w stanie, bo on naprawdę jest nie w tym miejscu. Ona ma żal, on też, bo ona oczekuje, że od niego rzeczy niemożliwe. Dla osoby linearnej osoba mozaikowa jest chaotyczna, jest chaosem, myślą wszystkim naraz. Trudno za nią nadążyć. Tak naprawdę to jeden wielki bałagan dla osoby linearnej. Z kolei dla osoby mozaikowej rozmowa z osobą linearną też jest bardzo trudna. Ponieważ ona myśli o całości, często się zdarza, że przerywa osobie linearnej, wyprzedzając, chcąc przeskoczyć ten temat, co bardzo irytuje osobę linearną, która mówi, chwileczkę, nie interesuje mnie ciebie, co mam do powiedzenia, pozwól mi się wypowiedzieć. Jak cię nie interesuje, to mnie nie prosi o zdanie. Bo mi przerywasz, bo mi nie pozwalasz się wypowiedzieć. Ponieważ osoba mozaikowa biegnie, skacze szybko z myślenia, przerywa, robi wtręty, co bardzo irytuje osobę linearną. I tu mamy bardzo dużo nieporozumień. Tylko na tym tle, że tak naprawdę tylko inaczej podchodzimy do problemu, inaczej się jakby za niego zabieramy, jak się wypocznie. Tu nikt nie jest winien, nikt nie jest złośliwy, nikt nie chce niczego na siłę. Ani spowolnić, ani przyspieszyć. Po prostu inaczej myślimy, inaczej podchodzimy do problemu. A tak wiele z tego jest nieporozumień. Bo podejrzewamy drugą osobę o niezrozumienie, o złośliwość, o lekceważenie. Ale tak nie jest. To tyle o drugiej naszej cechy genetycznej, która nas różni.